Cześć, często piszecie mi, jestem przed ważnym egzaminem, będzie tam gramatyka. Dzięki Twojemu materiałowi udało się wszystko zrozumieć i zapamiętać. Mam nadzieję, że będzie tak i tym razem. Ponieważ mam zamiar opowiedzieć Ci o jednym z czasów przeszłych w języku angielskim. Jak to o jednym? Przecież jest jeden czas przeszły. Coś było w przeszłości i tyle. No właśnie nie, nawet nie ma tak w języku polskim. Nas okłamują tak, to jest wielki spisek. Mówią nam, mamy czas przeszły, teraźniejszy i przyszły. Więc wybudźcie się, bo tak nie ma w języku polskim. Znaczy, może tak jest, może poloniści o tym wiedzą, ale ta wiedza nie jest powszechna. Bo te czasy jeszcze dodatkowo dzielą się na inne struktury, na przykład dokonany i niedokonany. Natomiast w angielskim jest to podane od razu na tacy, tak, żeby każdy, kto uczy się tego języka, mógł od razu to wiedzieć. I tak, jeszcze sobie zażartuję, że ten past continuous to jest taki trochę czas osób, które lubią odkładać coś na później i trochę może czasem próżniaczków. Jeżeli jesteś taką osobą, to ten czas będzie Twoim ulubionym czasem, będziesz go często używać. A za chwilę wyjaśnię Ci dlaczego. Do tego wszystkiego też dorzucę Ci mały trik, taką ciekawostkę, taką też trochę tajemnicę na to, jak zapamiętać ten czas raz na zawsze, żeby później na każdym egzaminie, ale też przede wszystkim w mowie, w rozmowie z drugim człowiekiem, bo to jest najważniejsze, na tym nam najbardziej zależy, żeby to wyskakiwało z głowy automatycznie, żebyśmy się nie zastanawiali, czy to będzie past simple, czy past continuous. Okej, przejdźmy zatem do rzeczy. Zakładam, że jeżeli bierzesz się za ten czas, to wiesz już, czym jest past simple. Wiesz mniej więcej, jak działa. Zdarzyło Ci się słyszeć o czasownikach regularnych, nieregularnych? Nie? Nic takiego nie wiesz? Jeżeli naprawdę nigdy wcześniej o tych podstawach nie zdarzyło Ci się słyszeć, to warto sobie to nadrobić. Na przykład z Enlinado Grammar Pack. Tam wszystkie najważniejsze czasy do codziennej komunikacji są uwzględnione i są dokładnie wyjaśnione w taki łopatologiczny sposób. Natomiast dziś skupiamy się właśnie na tym past continuous, czyli jakby można sobie go tak przetłumaczyć słowo po słowie, to jakaś przeszłość, past continuous, kontynuowana. Ktoś powie continuous, continuous, to jest nie najważniejsze w tym momencie. I już teraz zdradzę Ci, że taką główną różnicą między past simple i past continuous jest to, że w jednej sytuacji coś się wydarzyło, a w drugiej coś się wydarzało, a właściwie działo. Jeszcze nic Ci to nie mówi? Za chwilę będą konkretniejsze przykłady i nagle wszystko okaże się jasne. Materiał, który widzisz tutaj, przygotowywałem w przeszłości, tak? To się działo w przeszłości, więc mogę powiedzieć I was preparing this episode. I was making, creating, shooting. Czyli ja to robiłem. I widzisz, nawet to w języku polskim niewiele nam mówi. Bo mogłem to robić, ale mogłem tego nie skończyć, mogłem to odłożyć. Dlatego to jest właśnie czas dla tych, którzy lubią odkładać rzeczy na później. Natomiast w tym przypadku I prepared this episode. Czyli ja go przygotowałem. Widzisz, to jest zakończone, to jest dokonane. Bo konstrukcja tego czasu jest następująca. Podmiot, czyli angielskie subject, do tego to be, ale w przeszłości, bo akcja dzieje się w przeszłości, czyli I was, you were. Tak naprawdę dwa słowa musimy zapamiętać, ponieważ she, he, it, was, i they, we, were. I znów, jeżeli nie wiesz, o czym mówię, a to są podstawy podstaw, to Enlinado Grammar Pack te podstawy Ci nadrobi, więc koniecznie sprawdź prezentację. Następnie mamy czasownik i końcówkę ing do tego czasownika. Więc można śmiało powiedzieć, że ten past continuous to jest jedna z najprostszych konstrukcji gramatycznych w angielskim. Chyba druga po present continuous, bo musisz tylko zapamiętać tę odmianę to be, czyli I was, she was, you were i tak dalej. I do tego wszystkiego, do czasownika, musisz dodać ing. To jest naprawdę proste, dlatego sprawdźmy sobie to teraz. Ja podam Ci zdanie w języku polskim. Możesz zatrzymać ten materiał i zastanowić się, jak Ty to powiesz, ok? Wczoraj tańczyłem, i można dodać jeszcze jako utrudnienie, z piękną dziewczyną. Widzisz, chcę opisać jakąś akcję. To się działo w przeszłości. Nie wiem, co tam było dalej, ale ja opowiadam Ci o tym, co się działo w danym momencie. So, I was dancing with a beautiful girl. Ktoś może powiedział pretty, ktoś może powiedział nice. To jest nie najważniejsze. W tej sytuacji ważne jest, żeby powiedzieć I was dancing. I was dancing, czyli tak naprawdę ja byłem tańczący. Widzisz, to ma sens. Ja byłem tańczący, byłem w tej sytuacji. Mógłbym też powiedzieć I danced with a beautiful girl. Ale wtedy powiedziałbym, zatańczyłem z piękną dziewczyną. Widzisz, w języku polskim działa to dokładnie tak samo. Tańczyłem i zatańczyłem. Bo mogło być tak, że tańczyłem, tańczyłem, a ona później poszła do domu. I teraz tak, kiedy najczęściej używa się tego czasu? No właśnie wtedy, jeżeli chcemy opisać, że w przeszłości coś się działo. Coś, co było jakąś akcją, może coś dynamicznego się działo.
I to też nie jest tak, że jeżeli użyjemy jednego czasu, to drugi jest B. Używamy albo tego. Nie, te czasy się bardzo lubią, wręcz one się ze sobą często łączą. Mam na myśli past continuous i past simple. Bardzo często ten past simple, on następuje po past continuous. Aż się zaczynam siebie bać, bo mówię cały czas tymi terminami, a ja jestem z tej szkoły łopatologii, czyli lubię to przekazywać w takiej formie bardzo prostej, bardzo ludzkiej. Dlatego najlepiej podać to na przykładach. Wróćmy do tego, jak przygotowywałem odcinek. I was preparing this episode i nagle coś tam się stało. I widzisz, ten czas, on lubi się z past simple. Nie ma najmniejszego problemu, żebym dodał and then, czyli a wtedy. Albo when something happened, gdy coś się wydarzyło. Czyli I was preparing this episode and then my battery died. Padła mi bateria, bo na przykład robiłem to na telefonie. Widzisz, died w czasie przeszłym. Albo taka sytuacja. Szedłem do sklepu i coś się wydarzyło. Na przykład szedłem do sklepu i zadzwoniłeś, czy też zadzwoniłaś do mnie. Więc najpierw skupiamy się na tej czynności. Szedłem sobie do sklepu. To się działo w przeszłości, prawda? To nie stało się, że poszedłem do sklepu i coś kupiłem, tylko opisuję, skupiam się na tej czynności, która trwała w przeszłości. So I was walking to the store and then or when you called. Czyli wtedy, czy też kiedy ty zadzwoniłeś, zadzwoniłaś. I was walking to the store when you called. I was watching TV when you called. I was listening to music and then you knocked the door. Słuchałem sobie muzyki i wtedy ty zapukałeś, zapukałaś. Jak w jakiejś romantycznej piosence. I teraz ktoś powie tak, okej, ja rozumiem koncepcję, już mam to w głowie, już jestem na jakimś tam poziomie, ale gdy przychodzi do rozmowy, a nie daj Boże jeszcze do pomieszania tutaj czegoś, żeby powiedzieć, ja czegoś nie robiłem, albo czy ja coś robiłem w przeszłości, to wtedy rozkładają mi się ręce i nie wiem, jak to powiedzieć, po prostu panikuję. I nawet lepiej byłoby o tym wszystkim nie wiedzieć, bo wtedy powiedziałbym, czy powiedziałabym, chociaż niepoprawnie, ale bym się nad tym nie zastanawiał. To jest naturalne zjawisko, gdyż taka krzywa uczenia jest trochę zdradziecka, ponieważ im więcej umiesz, tym wtedy paradoksalnie mniej umiesz. Dlatego, że dostrzegasz to, czego jeszcze nie umiesz. I spokojnie, to z czasem będzie się tylko pogłębiać. Oczywiście żartuję, ale jeżeli już wiesz, że takie dwa czasy są, past simple i past continuous i jeszcze inne wokół nich istnieją, to trzeba to wziąć na klatę i trzeba to sobie po prostu przerobić, przećwiczyć. A jeżeli już masz podstawy, już wiesz, jak działa to be, że jest I am, a w pytaniu to jest am I, jeżeli wiesz, jak powiedzieć ja nie jestem, I am not, albo oni nie są, they are not, wiesz, jakie są skróty od tego, wiesz, jak to wszystko działa, to później, żeby to zaimplementować do past continuous, żeby to działało automatycznie, musisz po prostu wykonać sobie z tym kilka, kilkanaście, kilkaset przykładów, żeby to działało automatycznie, żeby szybko wyskakiwało z Twojej głowy. A jeżeli jeszcze nie znasz podstaw, to ja tylko przypominam, jest coś takiego jak Enlinado Grammar Pack. Warto sprawdzić sobie prezentację, bo tam wszystko masz poukładane dokładnie i wytłumaczone łopatologicznie. I jeszcze na koniec zrobimy sobie z tym kilka przykładów, ale zanim to nastąpi, możesz dorzucić coś od siebie. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, będzie mi z tego powodu bardzo miło. Być może ktoś z Twoich znajomych przygotowuje się do egzaminu, do matury, czy do jakiegoś sprawdzianu. Podrzuć mu ten materiał, będzie mi z tego powodu bardzo miło. A teraz uwaga, uwaga. Lecz Fałkarz, rozmawiałem z Robertem. Rozmawiać to może być talk to somebody, czyli I was talking to Robert or Robert. Bo jakbym powiedział I talked to Robert, to wtedy ja z nim porozmawiałem, tak? To się stało w przeszłości i tam nic innego nie było istotnego w tym czasie, żeby się na tym koncentrować. Ale jakbym chciał powiedzieć rozmawiałem z Robertem i on się popłakał, to wtedy użyłbym połączenia tych dwóch czasów. I was talking to Robert and he cried. To teraz spróbuj powiedzieć obejrzałam nowego awatara. Jak to będzie? Czy udało mi się Ciebie złapać na chęci użycia tej konstrukcji? Bo ja powiedziałem, obejrzałem. Więc to jest past simple, to się stało i tyle. Nie opowiadam o czynności oglądania. So I watched the newest avatar, czy też avatar. To teraz będzie kombos. On coś mówił, ale ja go nie słuchałem, a wtedy on nakrzyczał na mnie. Krzyczeć na kogoś to jest to yell at somebody. To yell at. Czyli jeszcze raz, on coś mówił, ja go nie słuchałem, a wtedy on na mnie nakrzyczał. To jest taki kombos, że jeżeli to Ci się uda zrobić, to jest super. Więc możesz zatrzymać ten materiał i zobaczymy, czy wyszło Ci coś w tym stylu. He was talking, można by dodać, he was talking to me, czyli mówił coś do mnie, ja go nie słuchałem. I was, bo to było w przeszłości, not, czyli mogę powiedzieć I wasn't, albo I was not. Listening, albo listening to him. I on na mnie nakrzyczał. I widzisz, już nakrzyczał. On nie krzyczał, to się nie działo, tylko nakrzyczał i koniec.
And then, albo and, he yelled at me. And he yelled at me. I nakrzyczał na mnie, wydarł się na mnie. I teraz ty musisz sobie wziąć więcej takich przykładów, pokombinować z nimi, popytać, czy coś tam się działo w przeszłości, powiedzieć, że coś tam się nie działo w przeszłości i tak dalej, i tak dalej. I po prostu to ci się poukłada. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że przyczyniłem się do rozwoju twojego angielskiego. A jeżeli tak, to zapraszam po więcej. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.